Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Dobra, widzicie jaką mamy dzisiaj datę, prawda? 8 marca, czyli Dzień Kobiet. I z tej okazji mała niespodzianka ode mnie. Mianowicie, znalazłem jeden ze swoich starych filmów z kanału, który się nazywał Hedematografia. Pamiętam, że był to kanał, który założyłem w momencie, kiedy tutaj się niewiele działo, bo to przed odpaleniem kontentu filmowego i kontent filmowy miałem właśnie tam wrzucać. Tylko, że finalnie ja tam wrzuciłem 3 odcinki i ten kanał potem umarł, potem była znowu przerwa, aż w końcu w 2021 zacząłem nagrywać kontent filmowy tutaj, na tym kanale. Ale zrobiłem sobie właśnie wtedy 3 odcinki, jeden już rzuciłem. Był to odcinek Before the Dark Times wersja polska oraz też właśnie zrobiłem odcinek taki właśnie jaki tutaj widzicie, czyli Kobiety po ciemnej stronie mocy. Był to odcinek z okazji Dnia Kobiet i uznałem, że w sumie teraz w tym roku na Dzień Kobiet może go wrzucę. Czemu nie? Myślę, że to będzie taka fajna niespodzianka dla naszych pań tutaj oglądających. Także dobra, za chwilę zobaczycie sobie film, a jeszcze przy okazji ode mnie, chociaż Hedosi 2021 też będzie skoro życzenia, ale teraz jeszcze ja, współczesny Hedosi, życzę wam, drogie panie, wszystkiego dobrego, niech ten dzień będzie dobry, po prostu, no, wszystkiego dobrego wam życzę, ja nie umiem jakoś składać życzeń, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet. Dobra, to tyle. Życzę wam miłego oglądania. Cześć, hej, czołem. Na wstępie chciałem przeprosić, że ostatnio nie było odcinka, ale miałem sesję na studiach i zabrakło mi czasu. Teraz już po sesji, więc odcinki normalnie co 2 tygodnie. To tyle na wstępie, przejdźmy do filmu. W Gwiezdnych Wojnach poznaliśmy wielu użytkowników jasnej, jak i ciemnej strony mocy. Jeśli chodzi o ciemną, to najczęściej w filmach przedstawiani byli mężczyźni. Jednak wśród nich jest też wiele kobiet, bardzo ciekawych i równie potężnych. Mamy przykład chociażby Asajj Ventress z swoich klonów, postaci mi się dosyć znanej. W tym odcinku opowiem wam o innych, równie ciekawych kobietach po ciemnej stronie mocy. Numer 1. Darth Zana. Uczennica Dartha Bane'a, twórcy zasady 2, urodziła się w 1010 roku przed bitwą o Yavin na planecie Somerfeet. Gdy miała 10 lat, na planetę przybył Jedi Thor Snapit, który poszukiwał rekrutów do tzw. Armii Światła, jednostki Jedi walczącej z Sithami na planecie Rusan, gdzie odbywały się ostatnie bitwy tzw. Nowych Wojen Sithów. Rein, bo tak nazwano Zanę, została zwerbowana razem ze swoimi dwoma kuzynami. Niestety podczas podróży ich statek został zaatakowany, a dziewczynka z niego wypadła. Jednak została uratowana przez skoczka o imieniu Ra, rdzennego mieszkańca planety Rusan. Następnie udaje się do bazy Jedi, umiejscowionej głęboko w lesie. W tym samym czasie na planetę przybył Darth Bane, który nauczył pozostałych Sithów, jak stworzyć falę morderczej energii, ta mogła posłużyć do zniszczenia tego lasu. Zana nieświadomie użyła mocy, żeby ochronić siebie i Ra od śmierci. Podczas tego zdarzenia skoczek doznał wizji, w której ujrzał przyjaciółkę jako potężną użytkowniczkę ciemnej strony mocy. Zana nie chciała do tego dopuścić, więc postanowiła, że zostanie Jedi. Niestety jej zamiary zostały szybko zniweczone, gdy dwóch Jedi zabiło Ra w obawie przed jej szaleństwem jak pozostałych skoczków. Zana widząc to sięgnęła nieświadomie po ciemną stronę i ich zabiła. Bane, ujrzawszy siłę, jaka drzemie w dziewczynce, uznał ją za odpowiednią kandydatkę na swoją uczennicę. Z jej pomocą stworzył zakon Sithów od nowa, działając już na bazie zasady 2. Po wielu latach służenia swojemu mistrzowi, tak jak mówiła zasada, Zana stanęła z nim w pojedynku, używając magii Sithów, której Bane miał trudności przeciwstawić. Przeczuwając porażkę, postanowił podjąć próbę przeniesienia swojego ducha w ciało uczennicy. Eksperyment niemal się powiódł, jednak Zana okazała się silniejsza i w ostatniej chwili unicestwiła Bane'a. Wedle zasady sama została mistrzem i znalazła nową uczennicę. Numer 2. Darth Traya. Znana najpierw jako Kleja, mistrzyni Jedi z okresu przed wojnami mandaloriańskimi, czyli około 4000 lat przed Rokiem Zerowym. Była strażniczką archiwów Jedi oraz mistrzynią Revana, jednego z najpotężniejszych rodów Sith. To właśnie przez jego dokonania jako użytkownika ciemnej strony mocy Kleja została wydalona z zakonu, gdyż Rada obwiniała ją opchnięcie jej byłego ucznia w kierunku ciemności. Kierowana wątpliwościami, czy faktycznie do tego doprowadziła, postanowiła podążyć jego śladem. Tak oto trafiła na planetę Malachor 5, a na jej powierzchni odnalazła pozostałości po starożytnej sithijskiej Akademii Traius. W jej wnętrzu odnalazła tajne informacje Sithów i to one sprawiły, że zrozumiała, co kierowało Revanem i sama uznała to za właściwą ścieżkę. Przyjęła imię Darth Traya i ogłosiła się Lady Sith. Podjęła próbę odbudowy zakonu Sithów, razem z dwoma użytkownikami ciemnej strony mocy, Darthem Sionem i Darthem Nihilusem. Po krótkim czasie jej towarzysze zdradzili ją i wygnali z Malachoru. Po długotrwałych przemyśleniach kobieta uznała, że to sama moc jest źródłem konfliktu w galaktyce, a nie jej użytkownicy, dlatego postanowiła ją unicestwić. Do zrealizowania planu posłużyć jej miała wygnana Jedi Mitra Surik. Traya próbowała ją przeciągnąć na swoją stronę, by wykorzystać jej nietypowe połączenie z mocą. Niestety plan się nie powiódł, ponieważ gdy wygnana dowiedziała się prawdy o sobie, odwróciła się od Traya i ją zabiła. Lady Sith odeszła z tego świata, a jako swój ostatni uczynek obdarowała Mitrę przepowiednią o przyszłości galaktyki.
Numer 3. Darth Talon. Trójekarka urodzona ponad 100 lat po bitwie o Yavin. Od dzieciństwa członkini nowego zakonu Sithów pod wodzą Dartha Krayta, którego była zastępczynią. Jej pierwszym zadaniem było odnalezienie i zabicie Rana Fela, imperatora nowego Imperium Galaktycznego. W tym celu udała się na poszukiwania jego córki, księżniczki Marassi, która miała ją doprowadzić do celu. Udała się na planetę Socorro, z której księżniczka uciekła przed Sithanką statkiem dowodzonym przez Kejda Skywalkera. Gdy Talon przekazała Krajtowi, z jakiego powodu próba wyciągnięcia z ukrycia Imperatora się nie powiodła, ten zlecił jej porwanie potomka Skywalkera, gdyż chciał mieć go po swojej stronie. Udałoby się jej to, gdyby nie to, że w trakcie pojedynku Kate wspomógł się ciemną stroną i prawie ją zabił. Na szczęście pomógł jej Darth Nil, drugi zastępca Dartha Krayta. Gdy Skywalker został uwięziony, Talon została jego mistrzynią, a później zrodziło się między nimi uczucie. Wykorzystując więź, jaka ich połączyła, Trójekanka próbowała przekonać go do wstąpienia do zakonu. Niestety nie udało jej się tego dokonać. W momencie ostatecznej próby, Kate odmówił wykonania zadania, przez co on i Talon musieli walczyć z Nilem. Lady została wtedy ciężko ranna oraz utraciła status zastępcy i na jakiś czas nie uczestniczyła w walkach zakonu. Po jakimś czasie Darth Krayt skontaktował się z nią z Doliny Lordów, w której się ukrywał. Był wtedy uznawany za martwego, jednak gdy Talon do niego dotarła, był żywy i silniejszy niż wcześniej. Ogłosił innym użytkownikom ciemnej strony, że żyje i jest gotów do powrotu do walki. Ponownie, ze swoją zastępczynią u boku, ruszył podbijać galaktykę. I to już było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie jakiś komentarz. Przy okazji podziękowania dla Dominika, który pomógł mi napisać scenariusz do tego odcinka. Oraz jako że dzisiaj jest Dzień Kobiet, jest to odcinek właśnie z tej okazji, życzę wszystkiego dobrego dla każdej z kobiet. No i widzimy się klasycznie już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Cześć!